Chański kebab u Turka chyba zawsze był moim pierwszym wyborem, głównie dlatego, że mogłem tam tutaj przejechać, stanąć sobie, bo było zawsze mnóstwo miejsca do parkowania, no i kebab też mi smakował. Sosiki są nie majonezowe, są dla mnie w punkt, czyli ten czosnkowy nieostry jest bardzo fajny i ten ostry również jest taki, że jeżeli chcę średnio ostrego kebsa, to jestem w stanie go zjeść, nie czując później tego drugiego palenia. W tej chwili znajduję się już w zupełnie innym miejscu, chociaż w tym starym miejscu w dalszym ciągu znajdują się kebabownie i zdaje się, że jeszcze burgerownia jest. Ale o Turku dzisiaj, więc Turek przeniósł się do ścisłego centrum Bochni. W tej chwili mają bardzo fajne pomieszczenie, elegancko to wygląda. Jestem fanem takich piwnicznych klimatów. Bardzo przyjemnie, nastrojowo, klimatyczne sale, niezbyt wielkie, także nawet w kilka osób można śmiało tam sobie iść strzamać coś konkretnego, bo są nie tylko kebsy, jest całkiem spory wybór różnego żarełka, chociaż my jeździmy tam głównie na kebaby.